then get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life. One day while the light is glowing, I'll be in my castle golden. But until the gates are open, I just wanna feel this moment. Oh, I just wanna feel this moment. Oh, I just wanna feel this moment. Worldwide, Christina Aguilera. Oye, mamita, dale, que la cosa está rica. From the tallest building in Tokyo, long way from them hallways. It was O's and O's, they counted always. Real fat all day, now baby we can parlay. Oh baby we can party. She read books, especially about red rooms and tie-ups. I got her hooked, cause she see me in a suit with a red tie tied up. Rita and Gris, nice to meet you, but Tam is money. Kilka takich spraw organizacyjnych, czyli co możemy, a czego nie możemy w tym muzeum. Po pierwsze, czyli po prostu jest mocno chroniona. Zobaczcie, ta przerywana linia tutaj, to co widzicie, takie przerywane, zobaczcie, to jest ten duży obszar naszego Kazimierskiego Parku Krajobrazowego. A czy wiecie, co to jest za siebie? Widzicie? To jest taka twarda skała, która się nazywa opoką. Twarda skała, ten na przykład gawędka, ten taki fioletowy kwiatek. Oprócz kwiatków na takiej skarpie pojawia się też bardzo dużo owadów, bo owady lubią, jak wiecie, też dużo słońca i ciepła. Jednym takim fajnym stworzeniem, które właśnie ten owadem, które pojawia się też na naszej skarpie domskiej, jest modliszka. Czy wiecie, jak wygląda modliszka? Oglądaliście kiedyś dawno temu w trawie, taka bajka była o mrówkach. Nie oglądaliście? Modliszka, nie wiem, trudno mi to wytłumaczyć, taki duży owad, który wygląda tak, jakby składał właśnie bardzo lśniący biały ogon. Możemy sobie przejść dalej do następnej wystawy. Właśnie z obrączką. I zobaczcie, tutaj dzieci też oglądają, podziwiają ptaki przez lornetki. Bardzo dużo ptaków właśnie, tak jak już Wam wspominałam, odlatuje od nas na zimę. Ale zanim odleci, zapraszamy ją do ciepłych krajów, to z powrotem dotykamy. To jest krobulec. To jest krobulec. W ogóle zobaczcie, bo on jest tak zawieszony na różnych wysokościach. Dlaczego? Dlatego, że tutaj jest pokazane, tak, na jakich wysokościach mniej więcej te ptaki. Rzeka Wisła jest nietypowa, bo ma aż dwa źródła. I te źródła możecie łatwo zapamiętać. Jedno z nich nazywa się Czarna Wisełka, a drugie Biała Wisełka. I te dwa źródła łączą się właśnie u podnóża gór i płyną sobie właśnie tak za wilę, patrzcie, przez całą Polskę. Bo jak wiecie, na pewno już wiecie, że właśnie rzeka Wisła bardzo dużo zwierząt, bardzo dużo owadów, tak? Mówiłam Wam, i drzewa, i kwiaty, i bardzo dużo ciekawych rzeczy wokół tej Wisły się dzieje. No właśnie, jak już mówiłam Wam wcześniej o Wiśle, o naszej największej rzece, to chcę Wam też zwrócić uwagę na to, że wokół naszej rzeki jest bardzo dużo ptaków. Bardzo dużo ptaków, różnych gatunków, i kaczki, i mezy, tak? Bardzo dużo tych kolorowych, fajnych ptaków. Jednym z takich ptaków jest ostry gojat. Zobaczcie, ten pan z czerwonym dzióbkiem i czerwonymi nóżkami.
I dla niego dlatego osta, jak pada na przykład deszcz ulewny, dostaje się w jakieś szczeliny i wypłukuje, tak? Wypłukuje ten bezdrąż, takie najpierw małe ścieżki, potem coraz większe, głębsze, takie głębokie rowy, tak? Bardzo głębokie, bardzo znać. Norę lisa od nory borsuka, czym się odróżnić? Wiecie, po czym można odróżnić? Najlepiej po zapachu, czyli powąchać trzeba i wtedy wiadomo, że jak nie za bardzo to takim czerwonym, o, jest, tu jest Polska, zobaczcie, widzicie, tu jest Polska, to jest 70 milionów lat temu, dawno, dawno temu. Nie, królowa jest jedna, jedną z największych pszczół w całym... Tak, tutaj w lecie, jakbyście przyjechali, zapraszam was też serdecznie, od maja do października jest tutaj ul, w którym są w kuźni w Wojciechowie. Chciałem zapytać, skąd w ogóle jesteście? Nowe Miasto. Gdzie to Nowe Miasto jest? Słuchajcie, jesteście w Wojciechowie w kuźni u kowala. Chciałem was zapytać, czy ktoś z was wie, co kowal robi w kuźni? Słucham was. Co robi? Podkowy. Kuje, robi podkowy. Dla kogo te podkowy? Dla konia. Dla konia, tak jest. Nie dla słonia, tylko dla konia, tak. Ale tu zobaczcie, jest jedna podkowa dla słonia. Tu wisi podkowa dla słonia. A kamienka? Nie straszaj przepaść, bo
Właśnie, jest jeden obowiązek dla nas, chrześcijan, katolików,
właśnie pod karą grzechu śmiertelnego, a także i wiecznego, bo to także ze sobą niesie konsekwencje wieczne, czyli takie, z których będziemy zdawali sobie sprawę przed Panem Bogiem na sądzie, bo są takie konsekwencje na ziemi, prawda? Coś zrobimy źle, ktoś przyjdzie, okrzani nas, powie, ty ostatni raz to było, nie? To są konsekwencje ziemskie, ale później będziemy na sądzie, tam będzie nas Pan Bóg wtedy rozliczał. Wracając, właśnie jest błogosławieństwo taka, jest obowiązek uczestnictwa w Mszy Świętej. Jest taka błogosławieństwo, co żeby co zrobić? Właśnie. I święty, jak wiecie, co mówię, kiedy taką błogosławieństwo wejdziemy i nie podejmujemy? Tak wam przeczytam. Następnie porządliwość, gdy pocznie, co to znaczy, że porządliwość może coś począć? Tutaj wracam do tego, kto poczyna. Może dziewczyny, bo to jest taka bardziej kobieca. Kto poczyna? Co może począć? Kogo może począć? Dominika. Kobieta może kogo począć? Dziecko. W swoim łonie może począć dziecko, czyli począć. Czyli inaczej mówiąc tak prościej, kobieta poczyna dziecko, czyli jakby w jej łonie to dziecko zaczyna istnieć. Nie ma, jest młodą poczyną, żyje w czystości przedmałżeńskiej. Kiedy ma męża, w tym momencie w jej łonie się poczyna dziecko, czyli zaczyna istnieć. Najpierw jest takie malutkie, potem ta komórka, ta zależy coraz większa, potem można widzieć na ekranie rączki, już bijące serce i tak dalej. Zobaczcie, czy kiedy ta porządliwość się pocznie, czyli zaistnieje, bo ja powiem, tak, chcę w to iść, kiedy się pocznie. Jak kobieta mówi, że chce mieć dziecko, to w tym momencie to dziecko najprawdopodobniej, kiedy wie, że jest czas, kiedy Pan Bóg tego chce. Zapalasz słońce i robisz śniadanie. Jak list z tego. Potem wkładam ręce w twoje dłonie. Ty mnie wiedziesz do ludzi szczęśliwych, do ludzi szczęśliwych i do radości. Dalej biegnę za tobą z ufnością, coraz bliżej i bliżej do ciebie, do ludzi i do jasności. Ty poprowadź drogę, pokaż w ciemnościach. Ty poprowadź drogę, pokaż w ciemnościach do ciebie, do ludzi i do miłości. Nie mam mnie bez ciebie, nie mam mnie. Bez ciebie nie ma mnie. Nie ma mnie bez ciebie, nie ma mnie. Nie ma mnie bez ciebie, nie ma mnie. Nie mam mnie bez ciebie.
ma mnie. Nie ma mnie bez ciebie, nie ma mnie. I tutaj są takie stare fotografie, możecie zobaczyć, jak ten dwór właśnie wyglądał kiedyś na tamtych moniakach, jak przyjeżdżali goście, tak jak wy dzisiaj do nas, to zajeżdżały właśnie wozy, tak? Konie ciągnęły te wozy. Bóżnica żydowska. Obraz ten nie został dokończony, tak jak powiedziałam, wybuchła wojna, spadła bomba, bóżnicy już nie ma. Na tym miejscu teraz znajduje się zupełnie inny budynek. Także ten obraz właśnie z tego względu jest dla nas dosyć istotny, bo pokazuje, aby zrobić... Kijejcie bieda, wytarmosi i syczki go mozius dosyć, wadowice wnet przypomną się. Dyć ta ziemia cię wydała, skawa do snu ci sumiała, a cholniocek wykołysał cię. Do Wadowic wróć, do Wadowic wróć. Nie ma piękniejszej krainy od wadowickiej dziedziny. Do Wadowic, do Wadowic wróć, do Wadowic wróć. Józef zjeździł kawą świata, umordował swoje lata. Płonie wielki płocu głoszki smak. Siedniej zese na Gronicku, w lesie albo przy Strumycku, i posłuchaj, co ci w sercu gro. Do Wadowic wróć, do Wadowic wróć. Nie ma piękniejszej krainy od wadowickiej dziedziny. Do Wadowic, do Wadowic wróć, do Wadowic wróć, do Wadowic wróć. Nie ma piękniejszej krainy od wadowickiej dziedziny. Do Wadowic, do Wadowic wróć. Na Łobczyźnie śpiewą sporą, Ołowiecki ze się storą. Zawrócę się i posłuchaj gór. Łone ino jedną wadę,
radością, z taką radę podsuwają do Wadowic. Wróć! Do Wadowic wróć! Do Wadowic wróć! Nie ma piękniej sej krainy, od wadowickiej dziedziny. Do Wadowic, do Wadowic wróć! Do Wadowic wróć! Do Wadowic wróć! Nie ma piękniej sej krainy, od wadowickiej dziedziny. Do Wadowic, do Wadowic wróć! No. Kaczka to ptak ma to już. Thank you.
Czartoryskich. Czy może ktoś z Was wie, jak się nazywa taka tablica z nazwiskami członków danej rodziny? Tak jest, oczywiście. To jest drzewo genealogiczne rodziny Czartoryskich. Oczywiście o wszystkich nie będziemy mówili, dlatego że jak widzicie jest ich bardzo wiele. Będziemy mówili o osobach najważniejszych, to jest o księżnej Izabeli Czartoryskiej, o Adamie Kazimierzu Dał, kiedy Czartoryscy w nim mieszkali. Może ktoś zauważył jakąś różnicę. Czego w tej chwili nie ma w tym pałacu, co było za czasów rodziny? Ja bym się nie mieścił.